Wyglądam przez okno i widzę, że się nagle tłum zbiera na ulicy. Doszedłem do bramy, to ktoś krzyknął, to Żyd. They're beating our people, they're beating our people, please come help us. Nikt o tym nie chciał rozmawiać. Nikt. Nie zależało na tym oczywiście rządzącym, władzy. Nie zależało też na tym kościołowi. Szczerze mówiąc, nie zależało też zwykłym ludziom, no. Nie ma czegoś takiego jak sprawy żydowskie. Są sprawy ogólnoludzkie. Każdy człowiek ma w swoim życiu jakiś trudny moment. Albo nam coś zrobiono, albo my coś komuś zrobiliśmy. Albo jedno i drugie. Dopóki tego nie nazwiemy, to my ciągniemy tą przeszłość za sobą. Przez cały czas. To było ważny bój o wyjaśnienie prawdy dotyczącej pogromu Żydów w Kielcach. Trzeba mówić prawdę, ale mówienie prawdy ma sens, jeśli wypowiada się ją z miłością.